Wyobraź sobie, że masz dylemat rekrutacyjny. Rekrutujesz grafika do firmy. Jeden z kandydatów jest dość problematyczny. Na rozmowie rekrutacyjnej wypadł raczej słabo. Odpowiadał sarkastycznie, zdawkowo, męczył się dość okrutnie. Natomiast to właśnie on wykonał najlepiej zadanie rekrutacyjne, które polegało na zaprojektowaniu układki książki, nad którą właśnie pracujecie. Z jednej strony słabe wrażenie na rozmowie rekrutacyjnej, z drugiej strony. Najlepiej wykonana próbka pracy. Jaką decyzję podejmiesz? Historia ta wydarzyła się naprawdę, i z tego filmu dowiesz się, jaką decyzję ostatecznie podjęto, oraz jakie były jej konsekwencje. Powiemy sobie o tym, w jaki sposób stereotypy wpływają na nasz proces decyzyjny w rekrutacji i budowaniu zespołów, oraz w jaki sposób minimalizować ich wpływ na nasze decyzje. Zapraszam. Zaczniemy od eksperymentu, który miał miejsce w 1979 roku. W Szkole Medycznej Uniwersytetu w Teksasie. Eksperyment był całkowicie niezamierzony, ale bardzo inspirujący w skutkach. Szkoła miała 350 wolnych miejsc na studia medyczne. Zaprosili na rozmowy rekrutacyjne ponad 800 kandydatów i kandydatek. Rozmowy przeprowadzała specjalnie do tego powołana komisja rekrutacyjna, która oceniała kandydatów i kandydatki na specjalnych skalach. W końcu wybrali ich zdaniem, 350 najlepszych kandydatów i kandydatek. Chwilę po zakończeniu rekrutacji w Teksasie zmieniło się prawo, które nakazywało uczelni zrekrutowanie kolejnych 50 osób. No tak, ale zakończyliśmy już rekrutację. Nie szkodzi, zrekrutujcie jeszcze 50 osób. W takiej sytuacji najlepiej byłoby wziąć 50 osób zaraz pod kreski i zaprosić je na studia. Okazało się jednak, że wszystkie te osoby znalazły już studia na innych uczelniach. Spośród 50 dodatkowych osób, które ostatecznie zrekrutowano, prawie żadna nie znalazła miejsca na żadnej innej uczelni. W ten sposób uniwersytet stanął przed świetną okazją do zmierzenia trafności swojego procesu rekrutacyjnego. Wystarczyło po roku nauki zmierzyć wyniki 350 najlepszych kandydatów i kandydatek i porównać je z wynikami 50 dodatkowych osób. Okazało się po roku nauki, że pomiędzy tymi dwiema grupami nie ma żadnych różnic. Tak naprawdę komisja rekrutacyjna mierzyła podczas swoich rozmów tylko i wyłącznie to, w jaki sposób kandydaci i kandydatki wypadają na rozmowach rekrutacyjnych. Wartość prognostyczna tego procesu, jeśli chodzi o wyniki w nauce, była bliska zeru. Historia ta świetnie obrazuje, jak kiepskie umiejętności mamy, jeśli chodzi o obiektywną ocenę kompetencji innych osób. To właśnie dlatego doświadczone osoby rekrutujące często stosują różnego rodzaju metody i narzędzia, które mają na celu zobiektywizować proces rekrutacji. Na nasz proces decyzyjny mają wpływ różnego rodzaju błędy poznawcze. Więcej o nich możesz dowiedzieć się z filmu Patryka Wardzińskiego o Unconscious Bias. Tutaj chciałbym skupić się na specyficznego rodzaju błędzie poznawczym, jakim są stereotypy. Słowo stereotyp pochodzi z połączenia dwóch greckich słów: stereos, które oznacza stężałość, oraz typos, które oznacza pewien wzorzec. Stereotyp jest więc swego rodzaju stężałym wzorcem, przez który patrzymy na rzeczywistość, na przykład na wybrane grupy społeczne. Wzorzec ten jest uproszczony, niedokładny i dość trudny do zmiany. Dlaczego? Ponieważ pełni kilka ważnych funkcji, wymienię tutaj trzy najważniejsze. Po pierwsze, ułatwia nam funkcjonowanie, po drugie, chroni naszą samoocenę, oraz po trzecie, wzmacnia nasze poczucie tożsamości. Weźmy konkretny przykład. Wyobraźmy sobie, że osoba rekrutująca musi zdecydować, czy zatrudnić do zespołu młodszą lub starszą wiekiem osobę. Jeżeli u takiej osoby uruchomi się stereotyp związany z wiekiem, to nastąpią trzy elementy. Po pierwsze, nastąpi przyspieszony proces decyzyjny, na przykład zatrudnijmy młodszą osobę. Po drugie, nastąpi usprawiedliwienie decyzji, które ma na celu chronić naszą samoocenę, na przykład młodsi są efektywniejsi albo zespół nie zaakceptowałby starszego pracownika. Oraz po trzecie, nastąpi wzmocnienie poczucia tożsamości, na przykład każda odpowiedzialna, doświadczona osoba rekrutująca postąpiłaby tak samo. Chciałbym to jasno podkreślić. Nie da się normalnie funkcjonować bez stereotypów. Przyspieszają nasz proces decyzyjny, oszczędzają nam energii mentalnej itp. Z punktu widzenia ewolucyjnego, to normalne, że w styczności z obcą nam grupą społeczną na początku czujemy dystans. Natomiast jeżeli przychodzi nam podejmować poważne decyzje biznesowe, takie jak zatrudnienie czy awans, Bazowanie na naszej intuicji może nas sporo kosztować. Ostatecznie, bowiem, możemy zatrudnić osobę nie o najlepszych kompetencjach, tylko osobę, która z jakiegoś powodu najbardziej przypadła nam do gustu. Ok, wiemy już z historii rekrutacji do szkoły medycznej, że raczej nie warto ufać swojej intuicji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w rekrutacji. Wiemy też już, czym jest stereotyp i jakie są mechanizmy jego oddziaływania. Chciałbym teraz razem z Tobą przyjrzeć się kilku stereotypom i zobaczyć, w jaki sposób mogą one wpływać na proces decyzyjny podczas rekrutacji. Zacznijmy od matek powracających z urlopu macierzyńskiego do pracy. Prawdopodobnie, kiedy usłyszałeś, usłyszałaś zdanie matka powracająca po macierzyńskim do pracy, w Twojej głowie pojawiły się pewne skojarzenia. Być może sama byłaś w takiej sytuacji, albo może Twoja koleżanka, a może słyszałeś opinie na ten temat, Właśnie w ten sposób działają stereotypy. Uruchamiają pewną sieć skojarzeń w naszej głowie, które połączone razem tworzą pewien uproszczony obraz rzeczywistości. Matki powracające po macierzyńskim do pracy muszą mierzyć się z szeregiem stereotypów na swój temat. Pracodawcy często uważają, że praca nie jest już dla nich najważniejszym elementem życia, co prowadzi do spadku zaangażowania, gorszej jakości wykonywanych obowiązków, czy częstszych absencji. To właśnie absencji pracodawcy boją się najbardziej, co jest z ich punktu widzenia całkowicie zrozumiałe. Obawy to słowo klucz do zrozumienia, w jaki sposób stereotypy oddziałują na proces rekrutacji. Boją się bowiem obydwie strony zarówno pracodawcy, jak i matki. Wiemy już, czego boją się pracodawcy, a czego boją się mamy? Według raportu Fundacji Rodzic w mieście z 2021 roku opracowanego na podstawie odpowiedzi ponad 1100 matek matki boją się następujących rzeczy. 70% z nich boi się, że nie będzie w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. 52% z nich boi się trudności logistycznych w łączeniu opieki nad dzieckiem i pracy zawodowej, a 46% boi się uwaga, Dokładnie tego samego co pracodawcy, czyli częstych absencji z powodu choroby dziecka. W jaki sposób pogodzić obawy tych dwóch stron? Słowem kluczem, jeżeli chodzi o rozwiązania, jest tu elastyczność. Rodzice potrzebują większej ilości elastycznych rozwiązań, zarówno jeżeli chodzi o czas pracy, jak i miejsce pracy. Pod ogólnym sformułowaniem elastyczność kryją się konkretne rozwiązania, takie jak praca zdalna praca na fragmenty tatu, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem itp. Potrzebna jest też zmiana w postrzeganiu matek powracających po macierzyńskim do pracy. Tak jak wspomniałem, wielu pracodawców uważa, że nie będą już one tak zaangażowane jak kiedyś. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna i zatrudnienie matek po macierzyńskim może wiązać się z szeregiem korzyści dla pracodawcy. Po pierwsze, matki bardzo często są lojalnymi pracownicami, co obniża poziom rotacji w firmie. Po drugie, są one bardzo dobrze zorganizowanymi pracownicami. Nic przecież nie uczy tak dobrze kompetencji organizacji czasu pracy jak posiadanie własnych dzieci. Co więcej, grupa matek powracających do pracy może być bardzo ciekawą grupą z punktu widzenia rekrutacyjnego. Badania pokazują, że 94% matek chce wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy, z czego połowa chce znaleźć nowego pracodawcę. Przykład matek pokazuje jedną ważną rzecz. To właśnie obawy uruchamiają nasze stereotypy, które w ostateczności mają wpływ na nasze decyzje rekrutacyjne. Inną grupą społeczną narażoną na działanie stereotypów w procesie zatrudnienia są osoby z niepełnosprawnościami. Przyjrzyjmy się dwóm przekonaniom, które chociaż coraz rzadziej wciąż pokutują wśród wielu pracodawców na temat tej grupy społecznej. Przekonania te wymieniają autorzy raportu Pracodawca na Tak, Fundacji Tak Pełnosprawni. Przekonanie pierwsze: osoby z niepełnosprawnościami to nieistotna grupa społeczna. A jakie są fakty? Osoby z niepełnosprawnościami to 15% światowej populacji, czyli ponad miliard osób. To najliczniejsza i najszybciej rosnąca mniejszość na świecie. Właściwie żadna organizacja nie może pozwolić sobie na ignorowanie tak licznej grupy. Być może nawet w Twoim zespole są takie osoby, tylko ich niepełnosprawność jest niewidoczna, nieujawniona. Przekonanie drugie: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wiąże się z kosztownymi udogodnieniami architektonicznymi. A jakie są fakty? Osoby z niepełnosprawnościami to bardzo różnorodna grupa i większość z nich nie potrzebuje żadnych kosztownych rozwiązań architektonicznych. Większość z nich natomiast potrzebuje przyjaznej atmosfery w firmie, możliwości awansu i rozwoju kariery, czy po prostu współudziału w działaniach firmy. Pomijając kwestie różnego rodzaju dofinansowań, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wiąże się z szeregiem korzyści dla pracodawcy. Po pierwsze, zmniejsza poziom rotacji, ponieważ takie osoby są bardzo lojalne wobec firmy. Po drugie, zatrudnienie takich osób wiąże się z wprowadzeniem do firmy relacji opartych na szacunku, co zwiększa wśród pracowników tzw. bezpieczeństwo psychologiczne, który to zasób jest coraz bardziej potrzebny w dzisiejszych czasach organizacjom. Aż 73% pracodawców i pracodawczyń przyznaje, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami polepszyło relacje w ich organizacjach. Wymieniłem przed chwilą dwa przekonania, które pokutują wśród pracodawców, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Tych przekonań, które jak widzisz, niewiele mają wspólnego z faktami, jest więcej. Ja chciałbym natomiast zwrócić Twoją uwagę na samą koncepcję przekonań. Przekonania to uogólnione twierdzenia na temat nas samych lub otaczającej nas rzeczywistości. Są mocno zakorzenione, oparte na naszych doświadczeniach lub przekazie społecznym i trudne do zmiany. Przekonania razem z obawami uruchamiają stereotyp. Chciałbym teraz na konkretnym przykładzie pokazać Ci, w jaki sposób przekonania i obawy uruchamiają stereotyp i jakie są tego konsekwencje. Wyobraźmy sobie, że rekrutujemy osobę, która ma mniej więcej 30 lat i z której CV wynika, że przez ostatnie lata dość często zmieniała pracodawcę mniej więcej co rok lub co dwa lata. Informacja ta może uruchomić w nas stereotyp tzw. job hoppera, czyli skoczka. Tym mianem w języku rekrutacyjnym określa się osobę, która dość często na początku swojej kariery zmienia pracodawcę. Stereotyp skoczka będzie składał się z dwóch elementów. Przekonania, na przykład takie osoby są mało zmotywowane do pracy, które to przekonanie będzie rodziło również obawę. Jeśli zatrudnię tę osobę, to szybko się zwolni, a ja wyjdę na nieefektywną osobę rekrutującą. Obawa razem z przekonaniem uruchamiają stereotyp, którego konsekwencje już znamy. Po pierwsze, przyspiesza proces decyzyjny, zatrudnia kogoś innego, po drugie, usprawiedliwia decyzję, chroniąc naszą samoocenę. Na przykład muszę zatrudnić kogoś, kto będzie lojalny i kto nie zwolni się przez wiele lat, i po trzecie wzmacnia tożsamość osoby rekrutującej. Na przykład każdy odpowiedzialny rekruter, odpowiedzialna rekruterka zrobiłaby na moim miejscu dokładnie tak samo. Ok, omówiliśmy sobie dwie grupy społeczne oraz stereotypy, z którymi muszą mierzyć się w procesie zatrudnienia. Tych grup społecznych jest znacznie więcej. Są to na przykład osoby bezrobotne, osoby młodsze lub starsze. Wtedy mamy do czynienia z tak zwanym ageizmem, czyli dyskryminacją ze względu na wiek. Narodowość, płeć to kolejne kryteria, które mogą uruchamiać stereotypy. Za każdym z tych stereotypów stoją przekonania i obawy dotyczące danej grupy społecznej. Kiedy jednak spojrzymy na fakty, na badania, na pojedynczego człowieka, okazuje się, że te przekonania, obawy, stereotypy nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Teraz chciałbym razem z Tobą zastanowić się, w jaki sposób minimalizować wpływ stereotypów na proces rekrutacji i budowania zespołów. Pamiętasz dylemat rekrutacyjny z początku filmu? Kandydat, który słabo wypadł na rozmowie rekrutacyjnej, ale świetnie wykonał próbkę pracy. Historia ta wydarzyła się naprawdę. Wydarzyła się braciom, którzy nazywają się Dan i Chip Heath i są autorami książek z zakresu psychologii. W pewnym momencie działania swojej firmy rekrutowali oni grafika. Zaprosili kilka kandydatów i kilka kandydatek. Jednym z kandydatów był Rob Cramp, człowiek, który wypadł fatalnie na rozmowie rekrutacyjnej. Odpowiadał sarkastycznie, strasznie się męczył. Z drugiej strony nie pomagała mu też jego aparycja. Miał wiele kolczyków, z czego jeden duży w nosie. Bracia wiedzieli jednak doskonale, że na proces decyzyjny wpływa szereg błędów poznawczych. W związku z tym postanowili zorganizować jeszcze jeden etap rekrutacji, czyli wykonanie próbek pracy. Jako zadanie, kandydaci i kandydatki dostali do opracowania okładkę podręcznika, nad którym właśnie pracowała firma. Aby zminimalizować oddziaływanie stereotypów, okładki te zostały ponumerowane tak, żeby bracia nie wiedzieli, który z kandydatów i kandydatek odpowiada za którą pracę. Kiedy bracia oglądali okładki podręczników, byli zgodni co do wyboru najlepszej pracy. Okazało się, że należy ona do kandydata, który zrobił fatalne wrażenie, na rozmowie rekrutacyjnej. Jaką podjęli decyzję? Zatrudnili tego człowieka i okazało się, że była to najlepsza decyzja rekrutacyjna w ich życiu. Mężczyzna ten nie dość, że szybko awansował, to jeszcze zaprzyjaźnił się z braćmi. Okazało się, że w tej sytuacji pierwsze wrażenie było całkowicie fałszywe. Historia ta świetnie pokazuje, jak z jednej strony intuicja może nas mylić, a z drugiej strony, jak sobie z tym radzić na przykład poprzez anonimowe próbki pracy. A co jeszcze możesz, albo czego nie możesz robić, aby twoje rekrutacje były bardziej otwarte na różnorodność? Zacznijmy od tego, czego nie robić. Organizacja w procesie rekrutacji nie może preferować osób ze względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną, wyznanie, przynależność etniczną czy bezwyznaniowość. W praktyce oznacza to zakaz zadawania pytań odnoszących się do tych kryteriów. Podczas rozmowy rekrutacyjnej nie można więc zadawać pytań, np. o plany prokreacyjne, liczbę posiadanych dzieci, przyczyny niepełnosprawności czy styl życia wynikający z wyznania. Ok, a co w takim razie możemy robić? Możemy na przykład zachęcać do aplikowania różnego rodzaju grupy społeczne. Może to przejawiać się na przykład zawarciem w ogłoszeniu zdań typu: Szczególnie zachęcamy do udziału w rekrutacji, lub mile widziane aplikacje, np. osób z niepełnosprawnościami. Warto też dywersyfikować kanały promocji naszych ofert pracy i wybierać takie kanały, które będą skuteczne w przypadku dotarcia do konkretnych grup społecznych, na których nam zależy. Z opisu stanowiska pracy powinny być również eliminowane subiektywne i oceniające opisy. Na przykład, zamiast dojrzały menedżer do spraw marketingu, możemy napisać menedżer do spraw marketingu z 10-letnim doświadczeniem. Opisy stanowisk pracy powinny również zawierać język wrażliwy na płeć. Możemy zrobić to na dwa sposoby: albo zawierać w ogłoszeniu żeńskie i męskie zaimki, albo formułować ogłoszenie w sposób bezosobowy. Zadbajmy o to, aby nasze ogłoszenia były czytelne i rzetelnie napisane. Zawrzyjmy w nich opis całego procesu rekrutacji, tak aby kandydat-kandydatka wiedzieli, co ich czeka na poszczególnych etapach. I teraz najważniejsze. Stwórzmy listę kryteriów i listę pytań, które będą obowiązywały wszystkich kandydatów i wszystkie kandydatki. Dzięki temu bardziej zobiektywizujemy i wystandaryzujemy nasz proces rekrutacji. Badania pokazują, że jeżeli chodzi o najbardziej trafne metody rekrutacyjne, to należą do nich assessment center, próbki pracy oraz testy zdolności, np. zdolności analitycznych. Ustrukturyzowana rozmowa rekrutacyjna jest dopiero na siódmym miejscu, jeżeli chodzi o trafność prognostyczną wśród narzędzi rekrutacyjnych. Wiesz już, w jaki sposób powstają stereotypy, jakie są ich funkcje oraz w jaki sposób wpływają na proces rekrutacji. Wiesz też, w jaki sposób minimalizować ich wpływ na nasz proces decyzyjny w budowaniu zespołów. Czas wdrożyć teraz tę wiedzę w życie, czego życzę zarówno Tobie, jak i całej Twojej organizacji.